Rozdział 5. Borynowie dopiero na samym świtaniu powrócili z kościoła i ledwie w pacierz potem już cały dom chrapał, aż się rozlegało. Tylko jedna Jagusia, choć była wielce utrudzona, nie zasnęła. Próżno się wciskała w poduszki, próżno oczy przywierała i nawet pierzyną zasłaniała głowę. Nie pomogło. Sen nie przychodził, a jeno jakby zmora zwaliła się na nią i na piersi padła takim ciężarem, że ani odetchnąć mogła, ni krzyknąć, ni się porwać z łóżka. Leżała nieruchoma, w odrętwieniu takiego półsnu, półjawy, w którym rozum niczego nie rozeznaje, a ino sama dusza się wyprzędza ze wspominek. Jak gdyby skądzieli i omotuje sobą świat cały. Cudności różne patrzy, nad ziemiami się nosi, w słońce się ubiera, a tyla sama jest, co te odbicia na wodzie czystej, a zwichrzonej. Tak było z Jagną, że chociaż nie zasnęła, a zczezło z jej pamięci wszystko, jako ten ptak niesła się duszą po cudeńkach, po onych dniach pogasłych, po czasach pomarłych, a we wspominaniach jeno żywiących. W kościele się być czuła. Antek klęczał po bok. Mówił wciąż i parzył ją oczami. Parzył ją słowami, przejmował słodką męką i strachem zarazem. To śpiew jakiś się rozlegał i organy huczały tak przenikliwie, aż każdą nutę z osobna czuła w sobie. To czerwona, groźna twarz księdza się jej widziała i wyciągnięte nad narodem ręce. To światła, to potem inne, dawne wspominki przychodziły. Spotykania się z nim, całunki, uściski, aż gorąc ją przenikał. I taka lubość, że się prężyła, cisnąc mocno do poduszek, to znowu wyraźnie, głośno słyszała: wyjdź, wyjdź. Aż się podnosiła i jakby szła, w sobie szła, chyłkiem pod drzewami w mrokach, a strach w niej dygotał. Krzyk jakiś leciał za nią, przerażenie wiało z ciemności. I tak wciąż w kółko to jedno, to drugie, to dziesiąte przychodziła na nią, że się opamiętać, nie wyrwać spod tego nie mogła nic. Tylko zmora musiała ją dusić, albo zły nagabywał i do grzechu sposobił. O dużym już dniu podniosła się z pościeli, ale czuła się jak z krzyża zdjęta, wszystkie kości ją bolały. Blada była, roztrzęsiona i strasznie smutna. Mróz był zelżał nieco, ale poczerniało jakoś na świecie, śnieg chwilami pruszył, a czasem znów mocny wiatr powiewał, targał drzewami, że stawały w śnieżnej kurzawie i po drogach prześwistywał, ale mimo to wieś huczała świąteczną radością. Pełno ludzi snuło się po drogach, często saniami ktoś walił, to gromadami, wystawali w opłotkach, poredzając to odwiedzali się po sąsiedzku, a dzieci całym stadem kiej te źrebaki na paśniku baraszkowały na stawie, aż na wieś całą roznosiły się wrzaski. Ale Jagusi nie było w sercu wesoło, ni drójko nie, ziąb ją przejmował, chociaż ogień wesoło buzował na kominie. Głucho jej jakoś było mimo ciągłego gwaru i juzinych śpiewek dzwoniących po chałupie, obcą się czuła w pośrodku swoich. Tak obcą, że ze strachem patrzała na nich i jakby wśród zbójów się czuła. A często nie mogąc się oprzeć, zasłuchiwała się w tych gorących szeptach antkowych, co wciąż z jednaką siłą dzwoniły w sercu. Gniew boski i potępienie wieczne na takie. Usłyszała wyraźnie głos księdza i jego czerwoną twarz i wyciągnięte, grożące ręce widziała przed sobą. Zalękła się srodze, struchlała w głębokim poczuciu winy. Nie, nie wyjdę, grzech by był śmiertelny, śmiertelny, powtarzała krzepiąc się tym słowem i odżegnując od zła, ale dusza jej krzyczała w żalu i męce, bo rwała się do niego, rwała całą mocą, całą potęgą życia. Jak to drzewo przywalone z wałami rwie się o wiośnie do słońca, jak ta ziemia prężąca się pod pierwszym tchnieniem ciepła. Ale strach grzechu przeważył jeszcze, że zmogła się w sobie i usiłowała zapomnieć o nim.
zapomnieć na zawsze. Nie wychodziła z chałupy, bała się wychylić w opłotki, bo może tam gdzieś przyczajony czeka i zawoła na nią. A oprze mu się, to wtedy wstrzyma duszę, nie poleci za tym głosem. Ostro się wzięła do gospodarstwa, cóż, kiedy nie było wiele do roboty. Józka już obrządziła wszystko, a do tego stary chodził za nią cięgiem i niczego się tknąć nie pozwalał. Odpocznij, nie narywaj się, by ci się przed czasem nie stało co złego. To i nie robiła, a ino tłukła się po izbach bez celu. Wyglądała na świat bez potrzeby. W ganku stawała, a coraz większa cknoś ją przejmowała i rozdrażnienie zarazem, bo gniewały ją te stróżujące mężowe oczy. Gniewała radość i gwar całego domu. Gniewał nawet ten bociek łażący po izbie, że z rozmysłem potrącała go wełniakiem, aż nie mogąc już wytrzymać, a upatrzywszy sposobną chwilę, pobiegła do matki, ale stawem poleciała na przeła i jeszcze się trwożnie rozglądała, czy gdzie nie stoi za drzewem zaczajony. Matki nie było. Rankiem pono zajrzała i powróciła do wójtowej. Jędrzych zaś dym puszczał w komin, a co trochę wybiegał przed dom patrzeć na drogę, bo Szymek przystrajał się w komorze. Odmieniło się w niej, opadły wszystkie zgryzoty, skoro jeno poczuła, że po dawnemu w swojej izbie na starych śmieciach poweselała całkiem i bezwiednie prawie. Zaczęła się krzątać, zajrzała do krów, przecedziła mleko, które od rana jeszcze stało w skopkach. Rzuciła kurom ziarna, zamietła izbę, uprzątnęła, co było potrza i wesoło pogadywała z chłopakami, bo Szymek wystrojony w nową kapotę wyszedł był na izbę i przyczesywał się przed lusterkiem. Kędy się to szykujesz? A na wieś u płoszków zbierają się chłopaki. Da ci to matka iść, co? Pytał się cięgiem o przyzwoleństwo. Nie będę, swój rozum też mam i swoją wolę i co mi się jeno widzi zrobią. Pewnikiem to zrobi, pewnikiem. Dogadywał Jędrzych, trwożnie wyglądając na drogę. A żebyś wiedział, zrobię, na złość zrobię, do płoszków pójdę, do karczmy pójdę, z chłopakami pił będę. Wykrzykiwał hardo. Daj głupiemu wolę, to jak ten cielak w cały świat się poniesie, choć mu ino do cycka iść potrza. Rzekła cicho, nie przeciwiąc mu się w niczym. Choć wygadywał na matkę i wygrażał się srodze, nawet mało wiele słyszała, bo ano wracać było potrzeba do domu. Wracać, a jej tak było żal wychodzić stąd, że prawie z płaczem się podniosła i wolna ciężko poszła. A w domu gwarnie jeszcze było i weselej niż przudzi. Naska gołębianka przyleciała i gziły się z Józką, aż na drodze było słychać. Wiecie, a to moja rózga zakwitła, krzyknęła do wchodzącej Jagny. Jaka rózga? A to mię ucięła u Jędrzejki, zasadziłam w piasek, trzymałam na piecu i zakwitła. Zaglądałam wczoraj, nie było jeszcze ani jednego kwiatuszka, a przez noc całkiem zakwitnęła, patrzcie. Przyniosła ostrożnie garneczek wypełniony piaskiem, w którym tkwiła spora gałęź wiśniowa, obsypana delikatnym kwiatem. Trześnia, kwiatuszki różowe i pachnące, szepnął Witek poważnie. A prawda, trześnia. Obstąpili dokoła i z dziwną radością, a podziwem poglądali na okwiecioną, woniejącą gałąź. Na to weszła Jagustynka, ale dzisiaj była już po dawnemu dufna w siebie, wrzaskliwa, harda i bacząca, aby ino dogryźć komu, a dobrze. Zakwitła rózga, prawda, ale nie dla ciebie, Józia. Tobie jeszcze rzemień potrzebny, albo i co twardsze, rzekła zaraz na wstępie. A dla mnie zakwitła, samam w noc Jędrzejkową ucięła sama. Młódka jeszcze jesteś, to pewnie lanaski ślub wróży, tłumaczyła Jaguś. Garneczek wsadziłyśmy razem, ale sama ucinałam. To la mnie zakwitła, wrzeszczała i aż na płacz się jej zbierało, że nie przytwierdzają. Jeszcze ci czas ganiać za parobkami i wystawać na przełazach. Starszym przuć pora starszym, mówiła nie patrząc na nikogo, a uśmiechała się ku nasce. Cicho, no Józia, wiecie, a to w nocy Magda od organistów zległa w kruchcie. Cudeńka prawicie, żeby to cudeńka, ale prawdziwą prawdę. Jambroży szedł dzwonić i nastąpił na nią. Mój Jezu, i nie przemarzła?
Bogać ta nie, dziecko na śmierć zamarzło, a Magda ledwie zipie. Wzięli ją na plebanie i cucą jeszcze lepiej, żeby nie docucili, co jej za niewola żyć, co za dobro ją czeka cierpienia, ano i harowanie. Powiadał Mateusz, że jak ją organisty wypędziły, przychodziła cięgiem do młyna i tam przysiadywała, ale potem Franek ją sprał i wygonił, pono z młynarzowego przykazu. Cóż to miał z nią zrobić, w ramki oprawić i na ścianie powiesić? Chłop on jest jak i drugie. Przysięgał jak sięgał, a dostał zaprzestał. Już ci bez winy on nie jest, ale najwięcej winiał winowate organisty. Póki zdrowa była, to orali w nią kiej w te dwa woły. Sama jedna robiła wszystko, a małe to gospodarstwo mają. Samych krów pięcia, a dzieci skup tyle, świń, gadziny, pola tyle, a jak zachorowała, to ją wygnały ścierwy nieludzie. A po cóż się zadawała z Frankiem? Wykrzyknęła Nastka. To samo byś zrobiła nawet z Jaśkiem, byś ino wierzyła, że na zapowiedzi poniesie. Zaperzyła się oto Nastka i jęła przegadywać, ale wszedł Boryna, więc obie przycichły. Wiecie o Magdzie. Już żywie, domacali się w niej ducha i Ambroży powiada, że jeszcze spacisz, a już by pięty pokazała światu. Rocho trze ją jeszcze śniegiem i poi, ale pono, lekować się będzie musiała długo. A gdzie się to podzieje, biedota, gdzie? Chyba kozły muszą ją wziąć do siebie, boć to ich krewniaczka. Kozły same tylko ino żyją, co gdzie urwią, wycyganią albo i ukradną to, za co będą ją lekowali. Tyle gospodarzy we wsi, tyle bogaczy, a nikt to z poratunkiem nie śpieszy. Już ci gospodarze to mają studnie nieprzebrane, samo im z nieba leci, że ino rozdawać na wszestrony. Każdy ma dosyć swojego, co mu do obcych. Jeszcze by, żebym każdego, komu potrza, z drogi zbierał, do dom zwoził, jeść dawał, lekował i może jeszcze doktorów płacił. Stara jesteście, a w głowie wama przewiewa. Prawda, że musu nikt nie ma pomagać drugim, ale człowiek też nie bydle, żeby zdychał pod opłotem. Takie już jest i będzie urządzenie na świecie. Zmienicie to? Baczę, że dawniej przed wojną, jeszcze za pańskich czasów, był we wsi szpital dla biednych. W tym domu, gdzie teraz organista siedzi, dobrze baczę, iż z morga płacili. Boryna się zniecierpliwił i nie chciał o tym mówić więcej. Gadanie nasze tyle zrobi, co umarłemu kadzenie. Zakończył chmurnie. Pewnie, że nie pomoże, pewnie. Kto nie ma serca miłosiernego, la ludzkiego skrzybotu, temu i płakania są zbędne. Komu jest dobrze, temu się widzi, że wszystko się dzieje na świecie, jak przynależy, jak Pan Bóg przykazał. Ale już na to Boryna się nie odezwał, więc Jagustynka zwróciła się do Nastki. Jakże tam Mateuszowe boki lepiej? Mateusz, cóż mu się to stało? Nie wiecie? Zawołała Nastka. A to przed świętami jeszcze we wtorek widzi mi się wasz Antek go pobił. Za ożydle wziął, wyniósł w młynicy i tak ciepnął o płot, że cztery żartki pękły. Wpadł do wody i ledwie się nie utopił. Choruje teraz, krwią pluje, ruchać się nie może. Jambroży powiadają, że mu się macica przewróciła i cztery żebra pękły. A tak jęczy, cięgiem tak stęka. Rozpłakała się. Jagna porwała się na pierwsze słowa, jakby ją ktoś żgnął w samo serce, bo zaraz jej przyszło do głowy, że to pewnie o nią, ale wnet przysiadła znowu na skrzyni i jęła przyciskać łypiące powieki do wiśniowych kwiatów, a chłodzić. Wszyscy w domu byli zdumieni, bo o niczym nie wiedzieli. Po całej wsi mówiono o tym od początku, a do Borynów nie doszło. Trafił swój na swego, zbój na zbója, nie ukrzywdzą się zanadto. Mruknął stary, ale zły być musiał, bo się namarszczył i jął drewka rzucać do komina. O co się pobili? Spytała później Jagna. O ciebie, warknęła ze złością stara. Już ci mówicie prawdę. Rzekłam, Mateusz się chwalił we młynie przed chłopami, że często bywał u ciebie w komorze. Antek to posłyszał i pobił go. Jak te psy o sukę, tak się o ciebie zagryzają. Nie powiadajcie do śmiechu, bo mnie słuchać nieletko. Rozpytaj się we wsi, kiej mnie nie wierzysz, każdy ci to samo potwierdzi. Przeciech nie prawię, że Mateusz prawdę gadał, a ino co mówił ludziom. Cygan, paskudny cygan. Ochroni cię to kto od pleciuchów i za grobem często nie darują. Dobrze, że go pobił, dobrze, jeszcze bym sama dołożyła, syknęła zawzięcie.
Widzisz ją, jak to kurczęciu pazury jastrzębieją? Za nieprawdę to bym zabiła zaraz cygan ścierwa. To samo wszystkim mówię, ino, że nie wierzą i na zęby cię biorą. Jaki mantek przytnie ozory, co zamilkną. Hale, z całym światem zawiedzie wojnę o ciebie, co? Skrzywiła się złośliwie. A wy jak ten Judasz, podpowiadacie swoje, a cieszycie się z cudzej biedy. Jakoś srodze się rozeźliła, może pierwszy raz w życiu do tego stopnia. Taka była zła na Mateusza, że gotowa była lecieć i drzeć go choćby tymi pazurami. Nie zniosłaby tej złości, gdyby nie wspominki o Antku i o jego dobroci. Zalewała ją wielka czułość niewypowiedziana, wdzięczność gorzała w jej sercu, że ją obronił i okrzywdzić nie dał. Ale mimo to tak się ciskała po domu, tak o byle co krzyczała na Józkę Witka, aż się stary zaniepokoił. Przysiadł do niej, zaczął głaskać po twarzy i pytał: – Co ci to, Jaguś, co? – A cóż by? – Nic. Odsuńcie się przy ludziach, będą się umilali. Odsunęła go szorstko. – Hale! – Będzie ją głaskał i w pół jeszcze brał. – Dziadyga jakiś nie dojda. Myślała ze złością, bo pierwszy raz postrzegła jego starość. Pierwszy raz obudził się w niej wstręt do niego i głęboka niechęć, nienawiść prawie. Z przyczajoną, a radosną wzgardą przyglądała mu się teraz, bo istotnie w ostatnich czasach postarzał się mocno, powłóczył nogami, garbił się i ręce mu się trzęsły. Dziad ten nie zguła. Otrząsnęła się z obrzydzenia i tym usilnie myślała o Antku. Już się nie broniła przed wspominkami i nie uciekała od tych kuszących, słodkich szeptów. A dzień się dłużył ogromnie, nie do wytrzymania, że co chwila wychodziła na ganek to do sadu za dom i przez drzewa patrzyła na pola. Albo wspierała się o chrustiany płot dzielący sad od drogi biegnącej za wsią wzdłuż sadów i zabudowań i tęskliwymi oczami leciała we świat na białe śnieżne pola do borów ciemniejących, jeno, że nic nie rozeznawała. Tak ją całą przejmowała głęboka radość, że za nią się ujął i skrzywdzić nie dał. Taki dałby radę wszystkim, mocarz ci on, mocarz, myślała z tkliwością. Gdyby się zjawił teraz w tym, o czym gnieniu, nie oparłaby mu się, nie. Bruk stał niedaleczko, zaraz za drogą, w polu nieco wróble w nim świerkały i całymi bandami chroniły się do wielkiej dziury, jaka była wybrana w sianie. Parobkowi nie chciało się włazić i z wierzchu zrzucać, choć tak Boryna przykazywał, ale skubał se po zdziebku kłakami, aż i jamę wyskrobał, że parę ludzi mogło się w niej pomieścić. Wyjdź za bruk, wyjdź, powtarzała bezwiednie Antkową prośbę. Uciekła do chałupy, bo zaczęli dzwonić na nie szpory, a jej się zachciało same iść do kościoła w głuchej, niejasnej nadziei, że go tam spotka. Już ci, że nie było go w kościele, ale za to spotkała się zaraz przy wejściu w kruchcie z Hanką. Pochwaliła Boga, wstrzymując rękę przed kropielnicą, by tamta pierwsza umaczała palce. Hanka zaś nie odrzekła pozdrowieniem i nie sięgnęła po wodę święconą, a przeszła mimo i tak ją uderzyła oczami, jakby kamieniem. Aż jej łzy stanęły w oczach z tego spostponowania i jawnej złości, ale siedziała w ławce i nie mogła oczu oderwać od jej zmizerowanej, bladej twarzy. Antkowa kobieta, a takie chuchro, taka mizerota, no, no. Snuło się jej po głowie, ale rychło zapomniała o niej, bo śpiewali w chórze i organy tak pięknie przygrywały, tak cicho, a uroczyście, że się zatopiła całkiem w muzyce. Nigdy jeszcze nie było jej tak dobrze i słodko w kościele, przenigdy. Nie modliła się nawet, książka leżała nieotwarta, różaniec tkwił w palcach niezaczęte, ona wzdychała i chodziła oczami po mrokach, zwolna płynących z okien, po obrazach, po skrzeniach świateł i złoceń, po tych farbach ledwie widnych i niesła się duszą za światy w te cudności i nieba obrazów. Przygasłe, cichnące dźwięki, rozmodlone śpiewy, święty spokój ekstazy i piła takie zapomnienie wszystkiego, że już nie baczyła, gdzie jest, jeno się jej widziało, że święci zstępują z obrazów, że idą ku niej z uśmiechem przenajsłodszym, że to błogosławiące ręce wyciągają się nad nie, nad nią i dalej idą nad całym narodem, aż się przychylił jako ten łan, a nad nim
Wieją szaty błękitne, szaty czerwone, spojrzenia miłosierne, grania niewypowiedziane, pieśni dziękczynne, że już i nie wypowiedzieć. Ocknęła, gdy się nieszpory skończyły i umilkły organy. Cisza ją zbudziła z tego sennego rozmarzenia. Z żalem się podniosła i wychodziła z drugimi, ale przed kościołem znowu się spotkała z Hanką, która przystanęła na wprost, jakby chciała co rzec, ale ino spojrzała nienawistnie i poszła. Wytrzeszcza ślepie i myśli, że mnie tym nastraszy, głupia, pomyślała Jagna, wróciwszy do domu. Wieczór też już był, zapadł wieczór, cichy, omdlały, jakiś świąteczny, mroczno było na świecie. Światłości gwiezdne pomdlały w mętnym niebie, że ino gdzieniegdzie. Tryskał promień jakiś, śnieg pruszył, opadał zwolna, bez szelestu, migotał za szybami i snuł się nieskończonym, kłaczastym przędziwem. W izbie było cicho również i nieco sennie. Przyszedł Szymek, zaraz wieczora, niby w odwiedzina, głównie by się z Nastką spotkać. Siedzieli też w podle i ciche wiedli rozmowy. Boryny jeszcze nie było. Jagustynka siedziała przed kominem, obierając ziemniaki, a po drugiej stronie Pietrek przegrywał cicho na skrzypicy. Ale tak jakoś żałośliwie, że łapa czasem skomlał i był przeciągle. Witek też tam siedział z Józką, aż Jagna, którą rozbierało to granie, krzyknęła przez drzwi: przestań, Pietrek, a to się aż na płacz zbiera z tej muzyki. Ja to bym spała najlepiej przy graniu, zaśmiała się Jagustynka. Ale skrzypki ucichły. Dopiero po czasie jakimś ozwały się cichutką, ledwie dosłyszaną nutą zastajni, bo tam się przeniósł Pietrek i długo w noc grał. Kolacja się też dogotowywała, gdy wrócił stary. A to wójtowa zległa, rwetes tam niemały, aż Dominikowa przepędza ludzi, tyla się naszło. Trzeba by ci, Jaguś, zajrzeć do niej jutro. A zaraz polecę, zaraz, zawołała skwapliwie, a w ogniach cała. Możesz i zaraz pójdę z tobą. To już jutro może. Powiadacie, że tyle tam narodu, wolę po dniu. Śnieg padać ma. Tłumaczyła zniechęcona nagle, a on i na to się zgodził i nie nastawał. Ile że i weszła, akuratnie Kowalowa z dziećmi. A gdzież to twój? Zepsuła się młockarnia we Woli, to go pozwali, bo dworski kowal nie umie sobie poradzić. Coś często teraz jeździ do dworu, rzuciła znacząco Jagustynka. Przeszkadza to wama? Co by zaś, uważam, ino miarkuje i czekam, co z tego wyjdzie. Ale na tym się skończyło, bo nikomu nie chciało się wieść głośnej rozmowy dla drugich. Każdy pogadywał z cicha i leniwie. Senność ogarniała wszystkich bez mała z wczorajszego niewywczasowania. Czy nawet kolację jedli bez smaku, a ino ten i ów z podziwem spoglądał na Jagusię, która gorączkowo uwijała się po izbie, zapraszała do jadła, choć już łyżki pokładli. Buchała ni z tego, ni z owego śmiechem, to znowu przysiadała się do dziewczyny i rajcowała trzy po trzy, a nie dokończywszy leciała na drugą stronę, ale już się nie nawracała z powrotem. Była w gorączce męczącej, bo pełnej obaw i niepokojów. Wieczór wlókł się wolno, ociężale sennie, a w niej rosła i wzmagała się nieustępliwie chęć wybierzenia za dom, do brogu. Ale nie mogła się zdecydować. Bała się, że spostrzegą. Bała się grzechu. Powstrzymywała się całą mocą i dygotała z męki. Skowyczała w niej dusza, jak ten pies na łańcuchu. Rwało się serce. Nie, nie mogła, nie mogła. A on może już tam stoi, czeka, wypatruje. Może koło chałupy błądzi. Może gdzie w sadzie przyczajony w okna zagląda i patrzy teraz na nią i prosi i truchleje z żałości, że nie wyszła. Poleci chyba, nie wytrzyma dłużej, ino na tę minutkę, na to jedno słowo, by mu rzec: idź, nie wyjdę, grzech. Już się za zapaską oglądała, już szła ku drzwiom szła, ale cosik jakby ją ułapiło za kark i przytrzymało na miejscu. Bała się. Jagustynki oczy chodziły za nią w ślad, jak te psy tropiące. Nastka też dziwnie spoglądała. Stary również. Wiedzą co? Miarkują? Nie, nie wyjdę dzisiaj, nie. Zmogła się wreszcie, ale czuła się tak zmordowaną, że ani wiedziała, co się dzieje dokoła. Przecknęła dopiero, gdy łapa zaczął szczekać przed domem. W izbie było prawie pusto.
Jedna Jagustynka drzemała pod kominem, a stary parszał w okno, bo pies szczekał coraz zajadlej. Pewnie Antek nie doczekał się i porwała się zestraszona. Ale to stary kłąb stanął we drzwiach, a za nim wchodzili wolno, otrzepując się, obijając o próg but ze śniegu. Winciorek, Kulawy Grzela, Michał, Caban, Franek, Bylica, brat Hanczynego ojca, Walenty z krzywą gębą i Józek Bachnik. Dziwował się tej procesji Boryna, ale już ci, że pary z gęby nie puścił, na pozdrowienia odpowiadał, rękę podawał, siedzieć zapraszał, łapki podsuwał i tabaką częstował. Usadzili się rzędem, tabakiem ochotnie zażywali, ten kichnął, ów nos ucierał, tamten zaś oczy, bo tabaka była krzepka. Jęszy rozglądał się po izbie, która znów to jakie słowo rzucił, drugi zaś rozważnie i z namysłem odrzekał, tamten o śniegach prawił, kto z turbacjami wyjeżdżał, kto ino wzdychał, a kiwaniem przytwierdzał. A wszystkie razem mądre dyskursa wiedli i zwolna prowadzili do tego, z czym przyszli. Boryna się kręcił na ławie, w oczy im patrzał, za języki pociągał i z różnych stron zabiegał. Nie dali się jednak wywieźć, siedzieli w rząd siwi wszyscy, wyschli w wygolenie, równiaki latami, czerstwi jeszcze choć już starością i pracą, przygięci do ziemi. Niby te głazy polne omszali, surowi, kwardzi, nieprzystępni, a mądrale. To się strzegli wymówić przed czasem i kołowali po miedzach sprawy, jako te zmyślne psy owczarskie, kiedy chcą owce zagnać we wrota. Aż w końcu kłąb odchrząknął, splunął i rzekł uroczyście: co tu marudzić i zwlekać? Przyślim się dowiedzieć, czy trzymacie z nami. Bez was stanowić nie możę, boć pierwszym we wsi jesteście, a rozumu też wam Pan Jezus nie poskąpił. I choć przez urzędu a gromadzie przewodzicie, kurzdę się na was ogląda, ale że o wszystkich krzywdę chodzi. Powiedział każdy swoje, a przypochlebnie, że Boryna poczerwieniał, ręce rozłożył i zawołał: ludzie kochane, kiej nie miarkuje, z czym przychodzicie? A wadle naszego lasu mają go rąbać po trzech królach. Przeciech już na tartaku żną jakieś drzewo. Żną żydowskie z Rutki, nie wiecie co? Nie wiedziałem, czasu nie ma chodzić pomiędzy ludźmi i przepytywać. A samiście najpierwsi pomstowali na dziedzica, bo myślał, że nasze poręby sprzedał. A czyjeż to sprzedał, czyje? Zakrzyczał Caban. Już ci, że na przykupnym. Sprzedał i na przykupnym, ale sprzedał i na wilczych dołach i ma ciąć. Bez naszego przyzwoleństwa ciął nie będzie. Już ci, drzewo już wycechowali, las rozmierzyli i po trzech królach rąbać zaczną. Kiedy tak, trzeba jechać ze skargą do komisarza, rzekł Boryna po namyśle. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw, mruknął Caban. A jak to na śmierć chory, na nic mój doktory, dodał Walenty z krzywą gębą. Skarga tyle sprawi, że nim urząd zjedzie i zabroni, to już i pniaków nie ostanie po naszym lesie. A jak to było w Dębicy, baczycie? Z dworem to jak z wilkiem, niech ino jedno owce spróbuje, wnet całe stado wybierze. Nie trza dać, by się znarowił. Rzekliście mądre słowo, Macieju. Jutro po kościele mają się gospodarze zebrać u mnie, by coś ich postanowiła gromada. Tośwa przyszli waju zaprosić na naradę. Wszystkie przyjdą? Wszystkie, a zaraz po kościele. Jutro. Cóż, kiej koniecznie muszę jechać. Jutro do woli, prawdę mówię. Dzielą się tam gospodarką, krewniaki, a swarzą i procesują. Obiecałem się rozsądzić, bo się sierotom krzywda, by się sierotom krzywda nie stała. Jechać muszę, ale co postanowicie, to tak wezmę, jakbym uradzał z połem. Wyszli markotni nieco, bo chociaż wszystkiemu przytwierdzał i zgadzał się na wszystko, co mówili, dobrze poczuli, że z nim szczerze nie trzyma. Hale, uradzajcie sobie, ale beze mnie, myślał. Wójt, ni młynarz, ni co pierwsi nie pójdą z wami. Niech się dwór dowie, że nie nastaje na niego, prędzej zapłaci za krowę i będzie się chciał godzić z osobna. Głupie. Do ostatniego chojaka pozwolić mu ciąć, a potem dopiero w krzyk do sądu, areszt położyć, przycisnąć, dałby więcej niźli zgodą. Niech se radzą. Poczekam na boku, nie pilno mi, nie. Dom już cały legł spać, a Maciek siedział kredą na ławce, pisał, liczył i długo w noc deliberował. Nazajutrz, zaraz po śniadaniu, nakazał parobkowi rychtować sanie.
Jak on wczoraj powiedział, pojadę do Woli, pilnuj tu domu, Jaguś, a jakby się kto dowiadywał, rozgłaszaj, że musiałem jechać i do wójtowej zajrzyj. Późno to wrócicie? Pytała z przyczajoną w sercu radością. Na odwieczerza, może i później. Przyodziewał się świątecznie, a ona znosiła mu z komory ubrania, wiązała wstążkę u koszuli pod szyją, pomagała we wszystkim i z gorączkową niecierpliwością przynaglała pieczka, by prędzej konie zakładał, trzęsła się cała, nie mogła ustać na miejscu, radość w niej krzyczała, radość, że pojedzie na cały dzień. Późno wróci, może dopiero w nocy, a ona zostanie sama i o zmroku wyjdzie za bruk, wyjdzie, hej. Rwała się już jej dusza do wylotu, śmiały się oczy, wyciągały ręce, prężyła piersi, ognie błyskawicami upalnymi chodziły po niej i słodką męką oblewały, ale z nagła, niespodziewanie, chwycił ją dziwny lęk i ścisnął za serce, że zmilkła. Przycichła w sobie i jak błędna patrzyła za Boryną, gdy się okręcił w pas, nadział czapkę i wydawał jakieś przykazania Witkowi. Weźcie mnie ze sobą, szepnęła cicho. Hale, któż w chałupie ostanie? Zdziwił się mocno. Weźcie mnie, święty Szczepan, dzisiaj. Roboty wiele nie ma, weźcie mnie. Tak mi się markoć, weźcie. Prosiła tak gorąco, że chociaż się dziwował, ale się nie oparł i przyzwolił. W parę chwil już była gotowa i ruszyli zaraz sprzed domu ostro z kopyta, aż sanie zamietły.